Witajcie w wytwórni Wasu. Z tej strony Krzysztof. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić krótkie porównanie głośnika Pride Emerald z głośnikiem seryjnym z samochodu Audi. Po wcześniejszym filmie mam tutaj kilka takich surowych uwag, w których niektórzy zwracają uwagę, że głośnik Emerald nie jest tym samym jakby głośnikiem na tej samej klasy głośnikiem, co głośnik ten seryjny. No mianowicie, no gdzieś tam faktycznie macie rację, dlatego że głośnik seryjny jest to taki midwoofer, jest to głośnik na zawieszeniu, na resorze takim bardziej o szerokim zakresie pracy, natomiast Pride jest to bardziej głośnik w tych średnich tonach, ale bardziej jeszcze tych wyższych, więc no faktycznie ciężko porównywać tutaj jakby dokładność, jakby nie wiem, jakby współmierność tych głośników. No chciałbym zaznaczyć, że nie jest to jakby test porównawczy tej samej klasy głośników, tylko test porównawczy dwóch różnych głośników, pokazujący de facto różnicę właśnie między tymi głośnikami, które mamy w samochodzie seryjnie, a za chwilę być może kupimy gdzieś tam właśnie głośniki takie jak Pride Emerald, czy jakieś inne na podobnej jakby, na podobnej półce jakości głośniki. Więc tak naprawdę jest to bardzo subiektywne porównanie i proszę nie bierzcie tego dosłownie, że jeżeli kupicie, to ten głośnik będzie super grał i nie wiadomo jak, tylko jeżeli kupujecie głośniki właśnie typu właśnie średniotonowe, wiadomo, mamy podany w parametrach głośników na stronach internetowych zakres ich pracy, jeżeli chodzi o częstotliwości i przenoszenie pasma muzycznego, no to jeżeli ktoś takie coś kupuje, to jest świadomy, co robi i w jakim zamiarze to kupuje. Wiadomo, że jeżeli inwestujecie większe pieniążki w sprzęt audio, to niekoniecznie robicie to na takiej zasadzie, że kupujecie ten głośnik wart kilka stów i sobie myślicie, no to już mi starczy do końca życia. Wiadomo, że gdzieś tam apetyt będzie rósł i zamiary rozwijania systemów wiążą się też z tym, że jeżeli na przykład mamy zakusy na głośnik droższy o jakichś określonych parametrach, to musimy mieć w głowie świadomość taką, że za chwilę będziemy musieli uzupełnić na przykład niższe pasmo o jakiś głośnik niskotonowy, dlatego że okaże się, że ten przód nam bardzo głośno zaczyna grać. Gdzieś nam zaczyna brakować tych niższych partii, niższych zakresów częstotliwości. Więc myślę, że to też często wychodzi drogą dedukcji, czyli jeżeli wymieniamy coś i nagle gdzieś słyszymy, że no kurczę, czegoś się brakuje i wtedy piszemy na grupach facebookowych czy na innych forach, słuchajcie, coś mi nie gra tak, jakbym chciał. No fajnie, że zauważamy takie coś i to jest fajna sprawa, że gdzieś ktoś ćwiczy to ucho i dostrzega, że są jakieś braki i czuje jakiś niedosyt i chęć jakiejś zmiany, rozbudowy swojego systemu audio. Każdy z nas, myślę, że taką drogę przechodził, ja też przechodzę, dziś słyszę te swoje niedomagania, wtedy wiadomo, kręcimy gałkami, ustawiamy odpowiednio filtry, tak żeby każdemu tutaj to pasowało pod jego ucho. Czułość ucha na muzykę jest to bardzo subiektywna rzecz, każdy ma inny gust, każdy słyszy dany kawałek może inaczej, wystarczy, że troszeczkę inaczej głowę przechyli i już też jest inny oddźwięk, więc wierzę w to, że każdy gdzieś tam kieruje się własnymi jakimiś odczuciami jakby w odsłuchu i ocenie tego odsłuchu. Natomiast dzisiaj przedstawię Wam stricte porównanie, takie nagranie, gdzie włączamy dwa głośniki na tym samym utworze z tą samą głośnością. I zaznaczam, jest to tylko na samym radio. Nie ma tam wzmacniacza, więc możliwości tych głośników no też nie są jakby takie, które ten głośnik Pride na przykład, który tutaj akurat będzie prezentowany, no, mógłby pokazać. Nie bierzcie wielu rzeczy na serio. Są to takie rzeczy wręcz no, czasami laiczne. Pokazuję porównania, więc nie jest to laboratoryjne porównanie. W sensie takie, że mamy tu, wiecie, pomieszczenie wygłuszone i spełnia to warunki takie, że no, tutaj się nie ma do czego doczepić. No nie, w żadnym wypadku jest to takie moje porównanie na stole. Ktoś mówi, że nie mogę porównywać seryjnego z tym głośnikiem. Owszem, mogę. No dlaczego nie mogę? No, pokazuję Wam, jak wygląda seryjny, jak gra Emerald. What the fuck? Co w tym takiego złego? Jeżeli uważacie, że chcielibyście zobaczyć testy innych głośników, możecie te głośniki do mnie przesłać. Sorry, nie wszystkie mam. Piszecie do mnie, że chciałbyś test takiego i takiego głośnika z takim głośnikiem. No nie mam tych wszystkich głośników u siebie, więc jeżeli chcecie,
leżą u Was na półce, a bardzo chcecie, żeby to na wytwórni basu było pokazane, możecie wysyłać na mój adres. Adres znajdziecie na stronie wytworniabasu.pl. W stopce, w zakładce o nas, ewentualnie na dole po prawej stronie tam też jest adres, na który możecie wysyłać różne gifty, rzeczy do pokazania tutaj na kanale. Także możecie tutaj bardziej tak aktywnie uczestniczyć jak najbardziej. To nagranie jest wrzucone dosłownie, dzisiaj jest czwartek wieczorem. Podejrzewam, że Wy zobaczycie je dopiero w piątek wieczorem, gdyż no, sprawa wygląda tak, że montaż filmu dużo zajmuje czasu, później to się, wiecie, renderuje, mieli w komputerze i zanim to się jeszcze później wgra na YouTube'a, to też dużo czasu zajmuje. Niestety łącze internetowe mam jakie mam, no także radzę sobie jak mogę. Dzisiaj dosłownie, że się mijałem z facetem, robił mi łącze internetowe, bo padła antena, wiecie, i kurczę, byłem odcięty od świata i został mi tylko internet mobilny. No to tyle w temacie, słuchajcie, z gadaniny. Tutaj leżą dwa głośniki GZ Grand Zero, które trafiły do mnie do naprawy. W głośnikach uszkodzone są cewki, z tego co widzę już były wymieniane, więc trzeba będzie zobaczyć co go boli, co te głośniki boli. Myślę, że kwestia czasu i znowu zobaczymy jak grają. A tymczasem pozdrawiam Was, wrzucajcie łapki w górę, jeżeli Wam się podoba kanał, jak nie to też oczywiście łapki w górę. Udostępniajcie i subskrybujcie. Pozdrawiam serdecznie i do następnego zobaczenia. Krzysztof, Wytwórnia Basu. Pozdrawiam, cześć. Moi drodzy, mamy tutaj dwa głośniki. Jest to głośnik Pride Emerald oraz głośnik, oryginalny głośnik z samochodu Audi. I teraz zrobimy sobie test. Zobaczymy jak gra który z nich. Będziemy przełączać się prawy, lewy na podstawie jednego kanału w radio. Naszym tutaj radio jest podłączone na jeden kanał, już będziemy zmieniać tylko przód, tył. Robimy test. Oryginał Audi Pride. Audi Pride. Audi 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 Pride. Mamy, moi drodzy, porównanie jak to wygląda. Myślę, że komentarz jest zbędny. Polecam firmy głośniki Pride. Są to solidnej jakości głośniki, a efekty na pewno tutaj każdy z Was słyszał.